Dzień dobry, z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam Was na wspólne rysowanie białymi kredkami arktycznego lisa. Przyda się papier szary, jasno-szary lub lekko błękitny oraz białe kredki. Białe kredki wszelakie, mogą to być białe pastele. Może to być biały węgiel, może to być biała kredka akwarelowa. A tak naprawdę użyjemy ich miksu. Zatem te trzy różne rodzaje białych kredek, biała kredka pastelowa, węgiel biały, kredka biała akwarelowa, wszystkie dzisiaj się nam przydadzą. Każda z nich oferuje trochę inną biel o innym natężeniu. Dzień dobry wszystkim, zapraszam serdecznie. Już zerkam, co u Was słychać, gdzie oglądacie, co piszecie. Lekkie podostrzenie kredek i zaraz zaczynamy. Będziemy dzisiaj mieli charakterystyczny rysunek, niemalże biały zupełnie. Będziemy wykorzystywać też kolor papieru, jego barwę, po to, żeby te ciemniejsze nieco fragmenty pokazać, zostawić w kolorze papieru. Oprócz tego oczywiście użyjemy również kawałeczka węgla, może to być węgiel w drewienku. On nam się przyda do zaznaczenia oczu, nosa i takich ciemniejszych detali na futerku lisa. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Ewelino, dzień dobry Maju, dzień dobry Iwono, witam Tomka, dzień dobry Kasiu, dzień dobry wszystkim. Liska wysłałem na naszą stronę, oczywiście tam sobie siedzi, jakby ktoś chciał, to może go tam znaleźć. Ja myślę, że zaczniemy od trójkąta po prostu, bo aż się prosi. Właściwie razem z ogonem ten lisek wpisuje się w idealny trójkąt równoboczny i możemy taki trójkąt na naszej kartce narysować, a później dodamy kilka jeszcze detali. Zaczęcie od trójkąta ma jeszcze tę zaletę, że wiemy, że na pewno wszystko nam się zmieści na papierze. Taki trójkąt oczywiście nie musi mieć spiczastego wierzchołka. Właściwie kartka może być w pionie lub w poziomie, ponieważ rysujemy na niemal kwadratowym formacie. Ja wierzchołek zrobiłem spiczasty, żeby było widać, że to jest trójkąt. Później go ścinamy i tutaj będzie się kończyła głowa liska. Zatem dzień dobry, czas jeszcze, żeby wszyscy spokojnie sobie zaczęli. Ja zaczerpnę sobie łyk herbaty, dzisiaj zielona jaśminowa, piękny kolor. Jeszcze lepszy smak, smak lata, jaśmin kwitnący. Dzień dobry, pani Anno. Bytom wita i pani Małgosia. Dzień dobry. Beata również jest i się wita. Witam cię, Beato. Ładny lisek, pisze Nadia. Pozdrawiam panią Elę. Dzień dobry, Mira. Dzień dobry. Miło was widzieć. Dzień dobry, Basiu. Od trójkąta zaczęliśmy. Co dalej? Zmierzymy sobie głowę liska do pyszczka.
mieści się prawie 3 razy. Czyli możemy z wysokości tego naszego trójkąta odmierzyć sobie troszeczkę więcej niż 1 trzecią. Jak to będzie 1 trzecia, to też się nic nie stanie. I to będzie głowa lisa. Ja proponuję ją od razu zaokrąglić, żebyśmy wiedzieli, że tutaj ona będzie. Minimalnie przekręcona głowa w prawo, czyli nosek, który ja zaznaczę od razu już czarną kredką, żeby było wiadomo, że to jest nosek. Nosek będzie minimalnie uciekał bardziej w prawą stronę. I głowa jest leciutko przechylona również, co ja zaznaczę taką lekko skośną linią. O, i oczy w związku z tym też będą lekko przechylone. A oczy będą trochę poniżej połowy głowy, czyli już je od razu obniżę. O, właśnie. I możecie sobie takimi liniami właśnie zaznaczać oś głowy, jeżeli ona ma być lekko przechylona. Między oczami i noskiem mamy znowu właściwie trójkąt równoboczny. W Krakowie sypie piękny śnieg. Nie wiem jak u was, ale u nas od rana dzisiaj jest znów zima. Delikatnie zaznaczam źrenice i patrzę jak one trafiły w oczy, czy jest dobrze, czy jest równo. Teraz pod noskiem taka króciutka kreska i pyszczek. Odrobinkę nos od góry pomniejszę, przemazując go, bo widzę, że może być troszkę mniejszy. To jest bardzo, bardzo mały dystans między pyszczkiem a nosem. O, dzień dobry. Pani Jolanta pisze, że bardzo by chciała rysować z nami, ale nie ma możliwości w tej chwili. Film będzie później dostępny, oczywiście. Będzie dostępny dokładnie w tym miejscu oraz w zakładce filmy, tam gdzie są wszystkie filmy. Martyna strzela, że mi tęt. No akurat dzisiaj nie mi tęt wyjątkowo. Tylko. O, teraz sobie przypomnę, dziura w pamięci. To Fabriano, dzisiaj Fabriano. Ale bardzo podobny do mitent. No dobrze, zostawmy na chwilkę głowę. Zajmijmy się resztą lisa. On ma bardzo ciekawą pozę, taką pozę w kształcie litery S i możemy dosłownie takiego S-a zacząć szukać, wyprowadzając go z głowy. Tak by to wyglądało. Oczywiście to jest tylko pewne uproszczenie, to co teraz pokazuję.
ale ono troszkę odzwierciedla to, jak on wygląda, jak on sobie siedzi. Tego prawie nie widać pewnie pod kamerą, ale jego grzbiet się troszeczkę tutaj poza obrys tego trójkąta wysuwa wyżej. Tutaj będzie jego pierś, proszę bardzo. Troszkę przemazuję tę dolną krawędź, bo ona jest nieco, może być nieco myląca z tego okręgu. Zaraz do niej wrócimy jeszcze. Ale żeby nam misio nie wyszedł, to nie możemy mu zbyt okrągłej głowy zrobić. Będzie troszkę bardziej szpiczasta. Tu zaraz wyprofilujemy policzki, ale do tego zaraz wrócimy. Zajmijmy się na razie tą częścią. Tak, na razie wygląda u mnie jak misiu, bo właśnie nie ma wyprofilowanego jeszcze pyszczka. Zaraz wrócimy też do oczek i jeszcze poprawimy. To, o czym mówiłem, to miejsce. Ta linia i łapki, które są przesunięte całe w stosunku do głowy w prawo. To właśnie na skutek tego S-a charakterystycznego. Łapka po naszej lewej stronie mniej więcej jej krawędź pokrywa się z krawędzią oka lewego, a łapka po prawej stronie pokrywa się właściwie już z uchem, już jest poza krawędzią głowy. Czyli tak będą te łapy przesunięte. I to jest dosyć ważne, bo pomoże nam oddać pozę, w której on sobie siedzi. Widzicie, łapki są zdecydowanie przesunięte w prawo. No i z tyłu oczywiście wychodzi sobie kitka, ogon piękny, puszysty, którym za chwilę się zajmiemy, tak jak futerkiem. Polecam używać dzisiaj gumki do rysowania też, do wymazywania takich troszkę ciemniejszych fragmentów. Chwilka dla Was, żebyście mogli te łapki spokojnie sobie rozrysować. Ja je nawet troszeczkę już przycieniuję ciemniejszą kredką, czarną, tylko bardzo lekko, tak żeby było lepiej widać je w kamerze. Lekko na końcach wyginają się łapki w ten sposób, i tam gdzieś widać pazurki trochę poniżej. Można je na razie bardzo umownie zaznaczyć kilkoma tylko punktami. Tam jeszcze jest tylna łapa. No i zaraz wrócimy do głowy i do dopracowania oczków i nosa. Dzień dobry, Ewo. Głowa lisa jest piękna, piękna w swojej formie, ale nie jest taka łatwa. Chodzi o to, żeby dobrze narysować każdy jej detal, żeby oczy były lisie, żeby pyszczek był lisi. Ja na przykład w tej chwili już przy użyciu białej kredki
Może troszeczkę jeszcze podmarzę. Nadam lekko skośny charakter powiekom. Lis ma lekko skośne oczy, lekko zmrużone. One takie wrażenie sprawiają. I to zmrużenie jest bardzo ważne. Jak widzicie, ja teraz dodaję mocniejszymi akcentami białej kredki. On na razie wygląda trochę, jakby się złościł, ale zaraz to się wszystko dobrze ułoży. Proponuję, żebyście dodali mu takie białe otoczki nad oczami oraz leciutko przy zewnętrznych kącikach oczu takie ciemniejsze szparki. Mogą być nawet mocniejsze, bo my zaraz je sobie zarysujemy białą kredką. I będziemy dzisiaj często powtarzać taki zabieg obrysowywania czy zarysowywania czegoś białą kredką, kładzenia następnej warstwy na tę, która już jest. Teraz możecie dodać bardzo wyraźny czarny obrys oczom. Zwróćcie tylko uwagę, żeby one były raczej smukłe, lekko zmrużone, żeby nie były zbyt okrągłe. Otóż to. Ja używam precyzyjnej czarnej kredki. To jest bardzo ciekawa kredka Brunzel Color, Brunzel Design nawet. Tak naprawdę to jest troszkę bardziej kredka ołówkowa. To jest coś pomiędzy kredką ołówkową a węglem. Pierwszy raz dzisiaj jej używam i muszę powiedzieć, że bardzo wdzięczna i dobra, bo precyzyjna niesamowicie, ale zachowuje się troszkę jak węgiel. Pamiętajcie, żeby zostawić bliki w lisich oczach i możemy śmiało dodać jeszcze nawet troszkę grubszy ciemny obrys oraz ciemny kącik, szczególnie w tym oku po naszej lewej stronie, on będzie większy. Lisy polarne, z tego co wiem, jak to lisy są bardzo mądre, ale też potrafią być odważne i szybko oswajają się z towarzystwem ludzi. Wiem to z doniesień polarników, którzy mają wiele spotkań z tymi lisami, szczególnie w okolicy baz polarnych. Liski przychodzą regularnie wyszukiwać sobie różne kąski. Proponuję, żebyśmy teraz za pomocą węgla nanieśli właśnie, przemarzę troszeczkę tą linię osi pyszczka, nie twarzy, żebyśmy nanieśli troszkę takich ciemniejszych śladów. My je zaraz będziemy częściowo zakrywać białą kredką, czyli będzie taki dwuwarstwowy sposób rysowania. Troszkę takich ciemniejszych śladów naniesiemy też nad oczami, żeby wymodelować trochę brwi i w ogóle kształt głowy. Tak jak mówiłem, przy zewnętrznych kącikach oczu. Przy uszach, w ogóle możemy uszy w tej chwili zaznaczyć, one będą właściwie wypadały na równo niemalże z zewnętrznymi krawędziami, zewnętrznymi kącikami oczu, w każdym razie dół ucha, a góra ucha będzie wypadała mniej więcej na poziomie wewnętrznego kącika oczu, czyli taką pętelkę zataczają. Dzień dobry, Pani Małgosiu.
i właśnie takie lekkie, lekkie tylko przyciemnienia. Poznajemy bardzo ciekawą i wdzięczną technikę rysowania, która będzie nam się przydawać nie tylko przy polarnych lisach, ale jest bardzo praktyczna w różnych momentach. Mianowicie właśnie takie dwuwarstwowe nakładanie kredki ciemnej, czarnej i zaraz na nią białej. No nie wykluczone, że jakieś fragmenty, jakieś delikatne czarne kreski też miejscami zostawimy. Natomiast mieszając się biała kredka z węglem będą dawać nam szarość. Na pewno właśnie takiej szarości chcemy troszkę wkoło nosa, naokoło głowy i przede wszystkim pod policzkami lisa. To jest ważny moment. Wyprofilujemy jego pyszczek takimi liniami skośnymi w górę. Przepraszam. Więcej będzie ich po naszej lewej stronie. Po prawej stronie będą delikatniejsze. I troszkę na bródce lisa również takich linii się przyda. Troszkę pod nosem. Ogólnie przód pyszczka będzie nieco ciemniejszy i dzięki temu będzie wychodził do nas z papieru, czyli uzyskamy efekt trzeciego wymiaru, efekt wypukłości, właśnie przyciemniając pyszczek. Przyczyni się do tego po prostu kontrast, ponieważ spora część naszej pracy będzie jasna, czy wręcz biała, to, co ciemne, zawsze w takiej sytuacji sprawia wrażenie, jakby wychodziło do przodu. On ma tak subtelny ten pyszczek, niemal jak usta człowieka, więc jest tutaj sporo zabawy z tym, żeby oddać jego subtelny uśmiech. Ja bym powiedział, że ten lisek ma idealny uśmiech Mony Lizy. Niby uśmiech, ale nie do końca. Niech to będzie lisia Mona Liza. Leciutko jeszcze skorygowałem właśnie koniec pyszczka. Tak, teraz jest lepiej. Dodajmy też troszkę cienia na piersi lisa w ten sposób. Teraz delikatnymi kreskami możemy zaznaczać kierunki, w jakich układa się jego futerko. I właściwie przyciemnieniami tego futerka też wydobędziemy trochę zarysy łap, ogona. Ogon będzie ciemniejszy,
nieco w całości. Myślę, że możemy chwycić teraz za białą kredkę. Już pokażę Wam, po co to wszystko robiliśmy. O, miś wyszedł. Jeżeli wyszedł komuś miś, to najprawdopodobniej ma zaokrągłą głowę. Zwróćcie uwagę na to, żeby pyszczek wychodził bardziej szpiczasto w dół. Zresztą to, co teraz będziemy robić, czyli właśnie dodawanie światła, ono spowoduje, że zacznie od razu zdecydowanie bardziej przypominać liska. Przede wszystkim dodamy światło właśnie po bokach pyszczka i to od razu ten pyszczek wyciągnie do przodu, zrobi go bardziej szpiczastym. Także jeżeli komuś też wyszedł miś, to proszę się nie przerażać. Jest szansa, że w tej chwili przy tym, co robimy, zacznie zdecydowanie bardziej przypominać lisa. Nie musimy wszędzie nakładać bieli na całą powierzchnię głowy. Niektóre z tych kresek ciemnych, które zostawialiśmy, mogą zostać niezarysowane. Jeżeli macie w miarę jasny papier, to możecie też go wykorzystać jako lisią sierść. A, takie dźwięki się pojawiają. Takie dźwięki wydają lisy swoją drogą. No proszę, u Miry była foka nawet, coś takiego. Dodajmy jeszcze wąsiki, które on ma bardzo specyficzne. No i pokryjemy liska
pojedynczymi pociągnięciami, tak żeby zaznaczyć jego sierść. Tak, ja jeszcze delikatne korekty przy pyszczku wprowadzam, żeby bardziej trafić w jego charakter. Tutaj każda kropeczka ma znaczenie, mówiłem, to jest lisia Mona Lisa. Możemy ponownie wziąć ciemną kredkę i dodać jeszcze gdzieniegdzie strukturę futerka. Może być bardzo delikatny, bardzo taki zjawiskowy ten rysunek. Nie musimy jakoś bardzo mocno go podkreślać. Myślę, że przyda się też biała kredka pastelowa, sucha, zupełnie taka zwykła kredka w kawałku. Ona da nam troszkę jaśniejsze odcienie bieli. Taką jaśniejszą biel możemy nałożyć na odrysie liska, na krawędzi jego grzbietu. Przez chwilę zastanawiałem się, czy rysować zdecydowanie jaśniejsze tło, ale myślę, że w moim przypadku akurat zostawię czysty papier. Natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby bardziej, tak jak to jest na zdjęciu, rozjaśniać tło, co zdecydowanie przyciemni z kolei samego lisa, to może spróbować. Ja zostawię jasne, takie jak jest w tej chwili. Właśnie kawałeczkiem białej kredki pastelowej rozjaśniam jeszcze nieco szczyt głowy naszego liska. I myślę, że górną część kity możemy również trochę rozjaśnić. No i zdecydowanie można zaznaczyć powierzchnię śniegu tuż przed lisem. Dodam jeszcze trochę bieli pod oczkami, szczególnie po naszej prawej stronie.
Im więcej kresek bieli nałożycie, tym bardziej puszyste będzie wydawało się futro lisa. Dlatego ja jeszcze jedną warstewkę nanoszę. Zwróćcie uwagę, żeby jego bródka była trochę węższa niż górna część pyszczka. To powoduje, że on znacznie lepiej wygląda. No i mamy uśmiechniętego lisa. No i dobrze, że uśmiechnięty. Lepszy taki niż smutny. Jeszcze troszkę popracuję nad jego łapkami przednimi. Nieco wydobędę ich zarysy i bardzo subtelnie zasugeruję palce, które są nieco przesunięte bardziej w lewo. Właściwie widzimy tylko ciemne koniuszki palców. Jakieś przetarcie może też się przydać. Na takim przetarciu można znowu nałożyć kilka białych kresek. Zawsze warto eksperymentować z takimi zabiegami. Dziękuję pani Ewie za miłe słowa. No tak, możemy troszkę wyczyścić tło. Ja ten trójkąt, od którego zaczynaliśmy, trochę osłabię. Sprawdzam jeszcze, co by było, gdyby za lisem jednak jakiś ślad lekki się pojawił. Wprowadzam te ślady linearnie, po to, żeby one nie konkurowały z lisem, żeby też nie zaburzyły zbytnio jego kształtu. Tak, myślę, że to może być dobry pomysł, że gdzieś tam takie linie na śniegu mogą się pojawić. Może nawet jakiś horyzont w oddali, jeżeli ktoś ma ochotę, można wprowadzić. Dodam jeszcze takie trochę jaśniejsze zakończenia na uszkach. To są takie ostatnie akcenty, które dużo potrafią jeszcze polepszyć.
Dodaję jeszcze takie jaśniejsze linie na ogonie. Jak widzicie, one teraz zdecydowanie wprowadzają światło do rysunku. Takie ostatnie akcenty, najmocniej przyciśnięte białą kredką. Bardzo wiele efektów rysunku zależy od dosłownie kilku procent czasami śladów, które dodamy, jakichś wyostrzeń, które się pojawią. No i mamy arktyczne pustkowie kilkoma liniami zaznaczone za naszym diskiem. Jeszcze kilka żwawych uderzeń, jak uderzenia łapek arktycznego lisa o śnieg. Niech futerko powiewa na wietrze. Tak, jeszcze kilka mocnych akcentów. O, właśnie na czole, na głowie. Jaki papier polecam? Jaką kredkę i ołówek? Pyta pani Jolanta. Papier polecam Canson Mitent lub Fabriano. To jest akurat papier Fabriano. Kredkę pastelową polecam Conte. O, właśnie taką. Conte a Paris. To jest pastel numer 013, bardzo dobra, biała, intensywna kredka. Ewentualnie Gioconda, biały węgiel. Ponieważ ten rysunek jest tak minimalistyczny, to tutaj każdy biały ślad w tle jest równie ważny jak biały ślad na lisie. I to, jak rozbudujemy tło, pokażę teraz w całości, bo się wcześniej troszkę przycinało. Jak rozbudujemy tło, jak ostatecznie podkreślimy jeszcze biel na lisku, gdzie ją podkreślimy, jakie dodamy akcenty ciemną kredką, to wszystko ma bardzo duże znaczenie. Chociaż wydaje się, że są to nieduże zmiany, ale znaczenie jest spore i tak naprawdę zmiany bardzo widoczne. Czasami dobrze przed tymi ostatnimi zmianami na chwilkę odejść od rysunku, wziąć sobie oddech, łyk herbaty. Tak, żeby oczy troszkę się odświeżyły i odpoczęły, i po takiej chwilce podejść do rysunku i dodać tych kilka ostatnich śladów. Jeżeli wprowadzacie jakieś roztarcia, zawsze dobrze później nanieść na nie kilka kresek. Pamiętajcie, nie używajcie tutaj pełnej czerni, może z wyjątkiem tylko noska, ponieważ wszystkie te cienie na futerku będą bardzo delikatne. One są zdecydowanie jeszcze dalekie czerni. Jeżeli ktoś chce, to można kredką, której wczoraj używaliśmy, więc jeszcze gdzieś tutaj sobie leży, podbarwić lekko lisie oczy. One są lekko pomarańczowe. Złote właściwie nawet, bardziej może niż pomarańczowe, to może być taki dosyć wdzięczny akcencik na koniec. Ja tęczówki lisa tak właśnie podbarwię.
Zostawiamy tylko biały blik. U góry, a do dołu można im nadać delikatny kolor. Myślę, że to był dobry akcencik na koniec. Bardzo dziękuję Wam za wspólne rysowanie. Zapraszam serdecznie już dzisiaj o 19:00. Będzie ciąg dalszy naszego cyklu Oko i Ucho. Razem z Darią podzielimy się z Wami naszymi obserwacjami i przemyśleniami na temat tego, czego możemy nauczyć się od zwierząt w sztuce i w życiu. Myślę, że to będzie niecodzienne, bardzo interesujące spotkanie. Zapraszam serdecznie i życzę Wam dobrego dnia. Bardzo dziękuję za wspólne rysowanie, za wspólną godzinkę, prawie. Śniegu życzę. U nas jest śnieg za oknem. Jeżeli ktoś lubi śnieg, to niechaj mu też trochę napada. Do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam wszystkich chętnych do dołączenia do grupy Oko. Link znajdziecie w opisie do tej transmisji. No a wszystkie filmy, tak jak ta dzisiejsza lekcja, znajdziecie w zakładce Filmy w lewym górnym rogu naszej strony. Do zobaczenia.